Osada Chlążka w Opolu, Wójtowej Wsi, cicha, zielona enklawa z własnym ogrodem, z własnym balkonem, a jednocześnie w miejscu doskonale skomunikowanym z centrum miasta, które zaledwie 3 km od nas. To, co zwróciło moją uwagę w tej inwestycji, to dużo przestrzeni do przechowywania. Idę o zakład, że te mieszkania musiała zaprojektować kobieta. Na pewno nasz architekt Radek się bardzo ucieszy z tego, co pani powiedziała. Czyli jednak przestrzeliłam. Natomiast faktem jest, że to nie jest przypadek. To, że wymyśliliśmy i prosiliśmy naszego architekta o to, żeby zaprojektował tą przestrzeń do przechowywania, to jest wynik naszego doświadczenia z dotychczasowych inwestycji. I stąd nasz pomysł na to, żeby przygotować więcej przestrzeni do przechowywania, a dodatkowo jeszcze tutaj na osiedlu przewidzieliśmy zewnętrzne komórki lokatorskie, czyli klienci, którym nie będzie wystarczyła przestrzeń w środku bądź w ich ogródkach, będą mieli szansę dokupić sobie zewnętrzną komórkę lokatorską, w której można przechowywać różne rzeczy, takie jak rowery czy jakiś sprzęt, który jest na przykład sezonowy. No bo co nam z tego, że mamy 30-metrowy piękny salon, jak za zasłoną trzeba chować na przykład odkurzacz czy inne akcesoria domowe, które chciałoby się jednak schować przed gośćmi? No właśnie o to chodzi. My nie jesteśmy deweloperem, który jest zamknięty na to, co dotyka i co interesuje naszych klientów. My patrzymy, kto od nas kupuje mieszkania, czego ci ludzie potrzebują i dlaczego kupują akurat w tym miejscu, w którym chcą mieszkać. Czyli chcecie się dostosować do ich potrzeb, skroić Dokładnie. Takie mieszkania na miarę. W każdej kolejnej inwestycji bierzemy pod uwagę to, co mówią dotychczasowi nasi klienci i staramy się jeszcze bardziej ulepszyć nasze mieszkanie. Dwa typy zabudowy do wyboru, bliźniak albo szeregówka. Dokładnie. Na osadzie Chlążka przewidzieliśmy mieszkania w dwóch typach zabudowy i są to mieszkania szeregowe lub bliźniaki. 56 mieszkań w trzech bardzo poszukiwanych metrażach, 63, 73 i 82 metry kwadratowe. To nie są wielkie mieszkania, ale dzisiaj rozumiem, że tego oczekuje klient. Dokładnie. Klienci poszukują mieszkań, które będą po pierwsze ekonomiczne, będą tanie w utrzymaniu, ale będą miały wszystkie funkcje, których potrzebują. W zależności od typu rodziny wiemy, kim są nasi klienci, więc to są albo osoby młode, które dopiero rozpoczynają swoje życie rodzinne, spodziewają się na przykład dzieci i chcą mieć więcej pomieszczeń, albo to są osoby, które na przykład już sprzedały swoje mieszkanie w bloku, chcą podnieść standard, chcą mieszkać w fajniejszym miejscu i nie potrzebują aż tylu pokoi. Wystarczy im 3 pokoje i ogródek. I dla jednych i drugich osób mamy mieszkania na naszym osiedlu. Rozumiem, że działacie elastycznie. Jeżeli ktoś potrzebuje wielu pokoi, to dostosowujecie się do tych potrzeb, a jeśli ktoś na przykład chce duży salon zamiast kilku pokoi, to też jesteście w stanie takie życzenie spełnić. W zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie budowy, są możliwości modyfikacji projektu. Najczęściej jest to zrobione w ten sposób, że w środku mamy ścianki działowe, które można zmodyfikować, oczywiście na odpowiednio wczesnym etapie budowy. Chwalicie się jakością, która podobno odróżnia czy wyróżnia Was na tle innych deweloperów. Co tak naprawdę za tym się kryje? To tylko takie gadanie? Oczywiście nie. Mimo tego, że ceny mamy atrakcyjne, to ciągle zakup swojego mieszkania jest przecież bardzo poważnym życiowym wydatkiem. Dlatego postanowiliśmy dać klientom naszym taki standard właśnie, żeby oni mogli już tylko po wejściu do przekazanego przez nas mieszkania zająć się jego wykończeniem. Zasłonki, fotel do salonu prawie, że i można mieszkać. No i meble, tak? I meble. Meble, podłogi, drzwi wewnętrzne, natomiast wszystko to, co możemy przygotować dla klientów, staramy się zrobić już wcześniej. To znaczy, po pierwsze, mamy na ścianach tynki gipsowe przygotowane do malowania, mamy drzwi wejściowe solidne, drewniane, mamy okna na profilach weki, więc najwyższa półka od razu z elektrycznie sterowanymi roletami bez żadnych dopłat. My też w odróżnieniu od innych deweloperów przygotowujemy dla klientów tarasy,
kostkujemy tarasy, przygotowujemy też na osiedlu całą infrastrukturę, czyli robimy drogi, chodniki, oświetlenie, numerki na budynkach, numery na drzwiach, robimy skrzynki pocztowe, no generalnie staramy się przygotować całą wizję tak, żeby naprawdę nasi klienci wiedzieli, że są u siebie, mogą wejść i zająć się tylko tym, co lubią najbardziej, czyli właśnie projektem i wykończeniem już swojego mieszkania. No wiem, że macie też coś dla leniwych, czyli dla tych, którzy unikają jak ognia marketów budowlanych. Czasami jest tak, że nie wszyscy mają czas albo ochotę na to, żeby właśnie to zrobić. Dla takich klientów przewidzieliśmy pakiety, w ramach których możemy te mieszkania również dla nich wykończyć, czyli w takim wydaniu maksymalnym może być tak, że klient zleca nam, po pierwsze, budujemy mieszkanie, a po drugie zleca nam w określonym standardzie wykończenie tego mieszkania i my to dla niego robimy. Czyli na koniec naprawdę klient wchodzi i już rozpakowuje walizki. Dokładnie. Czas jest taki, że Opolanie chcą mieszkać blisko centrum, ale jednocześnie chcą mieć jakiś ten swój zielony zakątek. No i wiem, że ci, którzy zdecydują się na szeregówkę, będą faktycznie mieli tę swoją zieloną oazę, ogród albo balkon. Dokładnie tak. W zabudowie szeregowej mamy, w mieszkaniu na piętrze mamy balkon. Jedno mieszkanie jest takie, którym jest i balkon, i ogród. Mieszkanie na zewnątrz. All inclusive. Tak jest, ono ma wszystko. Natomiast mieszkanie trzypokojowe na parterze ma swój ogródek. Ogródki oczywiście, i to większe, mają również bliźniaki po drugiej stronie. Więc dla naszych klientów, którzy na przykład uciekają z bloków, jest to zdecydowanie zaleta. Oczywiście musimy tu wspomnieć o otoczeniu. Jesteśmy blisko już wylotu z Opola. Możemy też dostać się na Wyspę Bolko nowo oddanym mostem pieszo-rowerowym. Mamy blisko do centrum, a jednocześnie jesteśmy w zielonej, czystej okolicy. Każdy deweloper chwali się, że robi wszystko najlepiej, jest najlepszy i ma super oceny. My nie musimy kupować ocen, o nas świadczą opinie naszych prawdziwych klientów. Można je zobaczyć na naszej stronie internetowej. Celujemy w standard 5-gwiazdkowy w cenie standardu 3-gwiazdkowego, ale nasi klienci generalnie oceniają nas na 4,7, 4,8 gwiazdki na 5, więc uważam, że to świadczy samo o sobie. Prawdziwe opinie prawdziwych klientów. Thank you.